Cześć wszystkim. Z Arkiem Kogutem z Way to Champ współpracuję już od 2015 roku. Tak też się złożyło i w tym roku, że nadal współpracujemy, z czego bardzo się cieszę. Pojawiła się opcja do powrotu do kolarstwa, stworzona przez drużynę Ma Zawsze Serce Polski pod przewodnictwem Dariusza Banaszka. Od razu chwyciłem za telefon i zadzwoniłem do Arka z pytaniem, czy mi w tym szalonym pomyśle powrotu do kolarstwa pomoże. Zgodził się, za co jestem mu wdzięczny. I chciałbym wam tutaj w skrócie opowiedzieć, jak to wyglądało. Na samym początku skupialiśmy się na treningach ogólnorozwojowych. Dlaczego? Dlatego, że utraciłem masę mięśniową. Po wyjściu ze szpitala ważyłem nieco ponad 50 kg. Na samym początku nie mogłem po prostu mocno trenować, bo się nie dało. Zaczęliśmy tak naprawdę treningi po Nowym Roku, początku stycznia. Uświadomiłem sobie, że będzie bardzo ciężko po pierwszym treningu na trenażerze. Próbowałem przekręcić 10 minut, nie wiem, tam śmieszne cyfry, jakieś 100 W czy 120 W. I się nie dało, nie miałem siły. Wtedy sobie pomyślałem, że będzie ciężko. Wiedziałem, że potrzebuję pomocy trenera, który ma duże doświadczenie. Z Arkiem byliśmy w stałym kontakcie. Po prostu więcej odpoczywałem niż trenowałem. Te obciążenia stopniowo zwiększaliśmy, ale zaczynaliśmy naprawdę bardzo skromnie. Skromne marszobiegi 30-40 minut. 30-40 minut ćwiczeń ogólnorozwojowych, 30 minut kręcenia na trenażerze i tak dalej, i tak dalej. To wszystko się rozkręcało stopniowo. A jak jest dzisiaj? Dzisiaj już jest dobrze, ale tego dowiecie się już niebawem. Pozdrawiam was wszystkich i do zobaczenia na szosie, mam nadzieję, na wyścigu już niebawem. Trzymajcie się, cześć.